Umiłowane dzieci Boże, dziś uroczystość świętego Wojciecha chcemy zatrzymać się nad tajemnicą naszego chrztu, by sobie tak bardzo mocno uświadomić, do czego jesteśmy w nim wezwani, by sobie uświadomić także tą wielką prawdę, że w wielu kwestiach mamy rzeczywiście sobie uświadamiać to, co dotyczy naszego życia, a mianowicie, że mamy wchodzić coraz bardziej na wzór Chrystusa, właśnie w tą rzeczywistość obumierania. Jeśli ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. Jeżeli obumrze, wyrosną z niej kłosy pszenicy. Będzie zboże, będzie mąka, będzie chleb, będą owoce. Jeśli zostanie samo, to zostanie samo. To tak jak dzieci noszące te kilka ziarenek fasoli w słoiczku na gazie do szkoły, bo trzeba było, żeby puściła korzonki to ziarenko. No i jaka była tragedia, jak 3-4 dni to ziarenko właśnie, ta fasolka leżąca sobie na, nie ziarenko, tylko ta fasola leżąca sobie na tej gazie, nic nie pękła i nic nie puściła. No i z czym tu teraz iść do szkoły i wytłumaczyć pani, że rzeczywiście to już od 4 czy 5 dni leży, a nie dopiero dziś rano to wsadziłem na tą wodę, tylko już kilka dni leży i nie puściło. No tragedia, masakra. A innym znowu puściło. No to byli cali zadowoleni, że przynieśli korzonki już ładnie, przez gazę puściły w dół. No świetnie, no to się cieszyli. I ta zasada jest nam pokazana dzisiaj w Ewangelii. I to też pokazuje nam postać świętego Wojciecha. Jego obumarcie dla życia, jego męczeńska śmierć. Oczywiście, ktoś doda, jeszcze 5 braci polskich z Międzyrzecza na Wielkopolsce. Jeśli potem chwilę później święty Stanisław, biskup i męczennik. Bruno z Kwerfurtu, który gdzieś tu kawałek od was też poległ męczeńską śmiercią. Więc tych męczenników i na nich wyrosła wiara naszych ojców. Bo ziarno obumarło. Te słowa też umieszczono na grobowcu czcigodnego sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Bo obumarł dla siebie i zrodził wielkie dzieło, które po dzień dzisiejszy, choć już Franciszek Blachnicki ponad 25 lat temu odszedł do wieczności, to jednak ciągle to dzieło jest obecne i ciągle trwa. I wielu ludzi przez to dzieło doświadcza Boga i Kościoła. Ziarno pszenicy, które musi obumrzeć. I ty i ja, siostro, bracie, my też mamy obumrzeć. Ale by obumrzeć, trzeba też uświadomienia sobie także i pozostałych czytań. Tego, że potrzebujemy Ducha Świętego. Potrzebujemy tego zjednoczenia z Chrystusem na wzór świętego Pawła, aby rzeczywiście mieć pragnienie życia i śmierci, ale przede wszystkim mieć pragnienie spotkania z Bogiem wieczności, tego głębokiego z Nim zjednoczenia. Ono jest niezmiernie ważne, byśmy rzeczywiście w swoim życiu mogli doświadczać tego, że On z nami jest, że On się z nami łączy, że On rzeczywiście pozwala nam we właściwy sposób przeżywać naszej codzienności, a więc przeżywać tego, co dotyka naszej codzienności, naszej modlitwy, naszego spotkania z Nim, naszej duchowości, z której ma wypływać życie. To obumieranie nie jest elementem, że ty czy ja się wysilimy i będziemy obumierali dla własnego egocentryzmu, żeby bardziej miłować innych niż siebie samego. U podstaw tego jest spotkanie z żywym Bogiem, bo to w Nim jest postawa. W tajemnicy Chrystusowego Krzyża jest owa postawa obumierania,
by z Jego śmierci mogło rodzić się nasze życie, nasza wieczność, nasze szczęście. Ta zasada, która została potwierdzona w chrzcie. Umieramy dla grzechu, zmartwychwstajemy do nowego życia, do życia w Bożej łasce, do życia w Jego mocy. I dlatego papież Franciszek w Ewangelii Gaudium mówił nam te bardzo ważne słowa. Nie można wytrwać w pełnej zapału ewangelizacji, a do niej jesteśmy wezwani w dzisiejszym pierwszym czytaniu, kiedy nauczanie apostołów pokazywało tym ludziom wszystkim. Chrystus mówi do nich: ale gdy stąpi Duch Święty na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. No właśnie, a więc na mocy chrztu mamy być świadkami, także w naszej parapii, dla członków rodziny, dla sąsiadów, dla otoczenia, świadkami trwania w Nim, owego dystansu, o którym za chwilę powiem, ale najpierw tych kilka myśli z jego dawnego dokumentu Ewangelii Gaudium o radości Ewangelii. Nie można wytrwać, mówi papież Franciszek, pełnej zapału ewangelizacji, jeśli nie jest się przekonanym z własnego doświadczenia, że to nie jest to samo poznać Jezusa lub Go nie znać. To nie jest to samo poznać Jezusa lub Go nie znać. Nie wystarczy przyjść do kościoła, poznać Jezusa, aby Nim żyć. Ci, którzy Go nie rozpoznali, żyją dalej po swojemu. Ci, którzy Go rozpoznali, przeżyli zachwyt i byli gotowi umrzeć dla samych siebie, dla własnego egoizmu, by powiedzieć: chcę iść, Panie, drogą Twojego krzyża, drogą Twojej miłości, drogą ofiarnej miłości, by spalać się dla innych, by być darem dla innych. Ale tu u podstaw jest poznanie Jezusa, bo wtedy widzimy Jezusa umierającego na krzyżu, Jezusa umywającego nogi uczniom, Jezusa, który nie przeszedł obojętnie wobec żadnego człowieka. Obojętnie, czy był grzeszny, słaby, pofertany w swoim życiu, nieważne. Nad każdym się zatrzymał i każdemu okazał swoją miłość. I to jest coś niesamowicie ważnego, byśmy rzeczywiście to odkrywali. Dalej mówi Jezus przez Franciszka papieża, że to nie to samo kroczyć z Nim lub kroczyć po omacku. Ile decyzji w życiu, w Twoim życiu, jest podjęte po przemodleniu? A ile robimy tak, że podejmuję decyzję, bo tak wszyscy w mojej rodzinie robili, no to ja też tak zrobię, bez głębszej refleksji. Bo tak u nas było zawsze. To tak jak czasami młodzi się wprowadzają, to starsze pokolenie czasami mówi: no, możecie tu się rządzić też w tym naszym domu, ale tego nie, tego nie, tego nie, bo tego to nigdy tu nikt u nas nie robił, to ty też tak nie rób. No to jako, to mają tą wolność, czy jej nie mają. I to jest to doświadczenie niezmiernie ważne. Robić po swojemu, czy kroczyć Jego drogami. Pozwolić się prowadzić Jezusowi, czy robię tak, jak mnie się podoba, albo tak, jak mnie nauczono. I czy to jest zgodne z Ewangelią, czy nie? Czy wzorzec, który by w moim domu był rewelacyjnie zgodny z Ewangelią, czy wręcz przeciwny? Tak robiono, to my też tak robimy. I idą w takim wilczym pędzie całe stado. Nie porównam tego, a może porównam tego, no bo jak już pomyślałem, to powiem wam też. Tak jak to stado pędzące do przepaści, stado świń pędzące do przepaści. Kiedy złe duchy wyrzucane z człowieka opętanego mówią do Jezusa: to przynajmniej nas wpuszcza świnie. No i padło, no to idźcie w te świnie. No i polazły. No i cała czoda zleciała do tego jeziora i cała czoda potonęła. Ludzie mieli wątpliwość, że Pan Jezus pozwolił, żeby ich wieprzki zginęły. No bo byli przywiązani do swoich wieprzków. Oczywiście ktoś powie: no ale księże, wy księdze, to jest 2000 świn, to jest potężna kasa. To jest utrzymanie dla całej naszej rodziny.
Dzisiaj to jest bardzo aktualne, bo już dzisiaj rzadko kto jedną świnkę, czy jedna krówka chowo. Albo chowo ich 2000, albo nic. Bo jedny się nie werci, ma rasić przy niej. No właśnie. I to jest to doświadczenie. I on pozwolił, żeby te demony poszły w świnie. Bo chodziło co? O człowieka. Kroczyć z Chrystusem. Albo po swojemu. Dalej mówi, że to nie to samo móc go słuchać, niż ignorować jego słowo. Jesteście teraz, słuchacie. Wspólnie żeśmy wysłuchali czytań. Wspólnie teraz do tych czytań próbujemy porozważać je. Ale może też warto, żeby Księga Pisma Świętego, która zapewne jest w większości domów, o ile nie w każdym, nie stała bezczynnie na półce, żeby nam towarzyszyła też w naszych modlitwach, abyśmy słuchali Jego słowa, nie ignorowali tego słowa. Bo to Pismo Święte nie zostało nam dane, aby było, można powiedzieć, najpiękniejszą wystawką na naszej półce. W centralnym miejscu naszej półki z książkami, no, stoi Pismo Święte. Całe zakurzone, jeszcze z nieporozcinanymi stronami. No ale stoi na głównym miejscu. No fajnie, że stoi na głównym miejscu, a nie schowane pod szafę. No fajnie. Ale jeszcze fajniej by było, gdyby ono było czytane. Gdyby Bóg przez to słowo, które jest w Twoim domu, mógł do Was, kochani, przemawiać. Byśmy nie mieli gotowych rozwiązań, ale chcieli słuchać Jego słowa. By Nim kierować się w życiu, a nie iść po swojemu. I dalej mówi papież Franciszek, że to nie to samo, raczej móc go kontemplować, adorować, móc spocząć w nim, niż nie móc tego czynić. No właśnie, możliwość adorowania Boga, zatopienia się w ciszę. Nie ograniczmy tylko naszej rekolekcji do posłuchania kilku homilii czy kilku ewangelizacyjnych orędzi, które będą w ramach nabożeństw czy konferencji, ale spróbujmy pójść dalej w kontemplacji Boga, w zasłuchaniu się w Niego. Co z tych treści wypływa dla mnie? Co z tych treści może być dla mnie jakimś konkretnym natchnieniem ku przemianie życia? No i jeszcze jedna myśl z tamtego dokumentu. Czym innym jest budować świat z Jego Ewangelią, a czym innym czynić to własnym rozumem. I nie chodzi o to, żebyśmy nie korzystali z rozumu, czyli żebyśmy też pod kątem naszych rządz czy naszych uczuć tylko podejmowali decyzje. Mamy podejmować ten. Ale Blachnicki, czcigodny sługa Boży, tak pięknie to ujął, że mamy podejmować decyzje woli po przemyśleniach rozumu oświeconego wiarą. Czyli, że w rozumie przemyślam pewne rzeczy. Ktoś mnie podenerwował, ktoś mnie ucieszył, ale nie oddam się nastrojowi, tylko przemyślę decyzję i ją przemodlę, słuchając Boże Słowo. I wtedy ta decyzja będzie dobra. Ile było takich decyzji, które żeśmy niestety podjęli w emocjach, bośmy byli wnerwieni, no i teraz żeśmy coś tam zrobili. A potem sobie mówię, po co to tak powiedziałem? Po co to tak zrobiłem? No nie tak. No właśnie. Podjąć rozumem oświeconym wiarą. No i tak jak obiecywałem, każdego dnia też w tym rozważaniu Bożego Słowa, w tym obumieraniu, w tym odkryciu Chrystusa jako największą wartość, dla którego warto i żyć, i dla którego warto też umrzeć, aby się z Nim spotkać w Królestwie Niebieskim. Chcę jeszcze przytoczyć to jedno błogosławieństwo, tak jak wczoraj wspomniałem na mszach wprowadzających nas w misję, że codziennie będziemy chcieli zatrzymać się nad błogosławieństwem jakimś i komentarzem do niego papieża Franciszka w jego najnowszym dokumencie wydanym kilkanaście dni temu. Kiedy papież Franciszek mówi, wprowadzając do tych błogosławieństw, mówi tak, posłuchajmy ponownie Jezusa z całą miłością i szacunkiem, na które zasługuje Mistrz. Pozwólmy Mu, aby Jego słowa nas uderzyły
prowokowały, wzywały do prawdziwej przemiany życia. W przeciwnym razie świętość będzie tylko słowami. Przypomnijmy sobie teraz kolejne błogosławieństwa, szczególnie właśnie w wersji mateuszowej. I dziś chcę wam zaproponować to pierwsze błogosławieństwo z 8 błogosławieństw. Błogosławieni, szczęśliwi, ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Ubóstwo w duchu. Można byłoby je ująć też z formuły pokora, odkrycie braków, niedosytów wobec Pana Boga. To przeciwieństwo sytości, która ogarnia niejednego człowieka w dzisiejszych bogatych społeczeństwach. Dlatego wiara bardziej rozwija się w sercach ludzi żyjących w ubogich krajach niż w bogatych, gdzie ludzie poganieją. Bo to prosta zasada. Jak jestem syt, to nic nie potrzebuję. Człowiek syty już nic nie potrzebuje. Więc po co mi Pan Bóg czy drugi człowiek? Jestem syty. I dlatego w Ewangelii Jezus mówi nam, że nie możemy, że nie wolno nam czegoś posiadać. Że nie możesz mieć chałupy wybudowanej w pocie czoła i całym trudem życia. Miej ta chałupa. Miej dobry samochód, czy kilka samochodów przy tej chałupie. Czemu by nie? Ale miej to wewnętrzne ubóstwo w duchu. I mówi tak papież. Bogactwa nic ci nie zapewniają. Wspomina w wcześniejszym pasusie o tym bogaczu, który pobudował nowe spichlerze, se myślał, że wszystko będzie miał. I Pan Bóg mu mówi, głupcze, jeszcze tej nocy cię powołam do wieczności. I komu zostawisz te pełne spichlerze i ten dostatek? Nic ci z tego nie zostanie. I dalej kontynuuje papież. Bogactwa nic ci nie zapewniają. Co więcej, gdy serce czuje się bogate, jest tak bardzo zadowolone z siebie, że nie ma w nim miejsca na Słowo Boże, na to, by kochać braci, a nie cieszyć się najważniejszymi rzeczami w życiu. Poprzez to jesteśmy pozbawieni najwspanialszych dóbr. Dlatego Jezus nazywa błogosławionymi, szczęśliwymi, ubogich w duchu, którzy mają serca ubogie, do których może wejść Pan ze swoją nieustanną nowością. A więc być ubogim w duchu, to stawać w pewnym ogołoceniu wobec Pana Boga, by mówić, Panie, potrzebuję Twojej obecności, potrzebuję Twoich darów. Wchodź we mnie, ubogacaj mnie, przemieniaj mnie. Trzeba tego dystansu do dóbr posiadanych, do wielu spraw, aby nie stać się ich niewolnikiem. Tak jak jest to przy zniewolenia, choćby alkoholowym czy jakimkolwiek innym, że ta butelka zastępuje wtedy Pana Boga i rodzinę. Ona jest najważniejsza, bo bez niej nie potrafię przeżyć dnia. Dlatego już rano muszę sięgać do lodówki po butelkę, albo jeśli już jej w domu nie mam, to już od najwcześniejszych godzin rany, kiedy otwierałem pierwszy sklep, już stoję pod sklepem, żeby alkohol kupić. Bo on wszedł w miejsce Boga i moich najbliższych. I tak jest innymi kwestiami, których człowiek się uzależnia. Hazard, seks czy inne rzeczy. Czy jakieś tam przywiązanie do schematów też może być uzależniające. Że nawet jak ktoś ci daje świetny pomysł na zorganizowanie czegoś 100 razy lepiej niż masz to wypróbowane, to nie chcę przyjąć, bo jestem niewolnikiem pewnych schematów. Tak musi być i koniec. Nie musi, może. Ale może ktoś ma lepsze dziś rozwiązanie, z którego ty też mógłbyś, mogłabyś skorzystać. Ja też. I ludzie z gotowymi rozwiązaniami nie są ludźmi dialogu. Bo ja nie słucham drugiego człowieka. Mam swoje rozwiązanie i mam gdzieś, co ty mi zaproponujesz. Twoje bogactwo jest dla mnie niczym, bo ja mam swoje. Ja mam swoje rozwiązania i ty jesteś dla mnie miałkim człowiekiem. Zobaczmy, że w tym takim przywiązaniu do jakichś swoich z tych rozwiązań ja też poniżam Boga i drugiego człowieka. Bo dla mnie jesteś po prostu głupkiem, skoro ja mam najlepsze rozwiązania. Pokorny człowiek mówi, mam jakiś pomysł na rozwiązanie tej sprawy. Ale jeśli mi pokażesz, że masz lepsze argumenty,
że masz lepsze rozwiązanie, to jestem gotów się przełamać i twoje rozwiązanie uczynić swoim, jeśli ty nie nim przekonasz. Więc argumenty. Człowiek syty, człowiek, który jest przywiązany do swoich rozwiązań, nie ma otwartości na dialog. Tak ma być i do widzenia. No właśnie. Czy mamy otwarte serca, ubogie w duchu, na to, by posłuchać Boga, na to, by posłuchać siebie nawzajem, by twoje bogactwo mogło mnie ubogacić, a moje bogactwo mogło ciebie ubogacić. Na to trzeba otwartego, ubogiego w duchu serca. Czy stać nas na posiadanie takowego serca? Czy jesteśmy gotowi właśnie być na tyle wolni? I zakończę jeszcze jednym pasusem, którym papież Franciszek cytuje wielkiego mistrza duchowości, świętego Ignacego z Loyoli. Domy ojców jezuitów przeżywają istne oblężenie na rekolekcjach przez nich prowadzonych w tej szkole duchowości świętego Ignacego. Dziesiątki tysięcy ludzi z tych domów korzysta i przyjeżdżają, by korzystać z tej myśli świętego Ignacego. I do tej myśli nawiązuje papież, mówiąc: to ubóstwo duchowe jest ściśle związane z ową świętą obojętnością proponowaną przez świętego Ignacego z Loyoli, w której osiągamy piękną wolność wewnętrzną. Trzeba nam stać się ludźmi obojętnymi, nie robiącymi różnicy, na tym ta obojętność ma polegać, nie robiącymi różnicy w stosunku do wszystkich rzeczy stworzonych, w tym wszystkim, co podlega wolności naszej wolnej woli, a nie jest zakazane lub nakazane, tak byśmy z naszej strony nie pragnęli więcej zdrowia niż choroby. O, chcemy więcej zdrowia. Ale człowiek prawdziwie zaszczepiony w Bogu mówi: jeśli ta choroba ma przynieść dobry owoc dla mnie i dla mojej rodziny, jestem gotów też ją przyjąć. Wolność. Nie chcę tylko zdrowia. Dalej mówi: bogactwa więcej niż ubóstwa. Paweł mówił w innym miejscu swoich listów: umie cierpieć biedę i obfitować. Cierpieć niedostatek i mieć dużo. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, w Jezusie Chrystusie. A więc mogę mieć, jak to pokazywały historia Izraela, 7 lat bogatych, gdzie były obfite krowy, i 7 lat chudych. Może być i lepiej, i gorzej. Nie jestem przywiązany, że musi być super. Może coś być i słabiej. I dalej mówi też: więcej zaszczytów niż zgardy. Życia długiego więcej niż krótkiego. Podobnie we wszystkich rzeczach. Czy nie jestem do czegoś przywiązana? Przywiązane. Czy mam tą wolność duchową dziecka Bożego, do której żeśmy kochani zostali powołani na chrzcie świętym.